bardzo potrzebna. Badania wydatku energetycznego porównują poród do przejścia maratonu, czyli każda rodząca idzie 40 km. Jest to bardzo długodystansowy wysiłek i trzeba się do niego przygotować, jakby cały organizm kondycyjnie. Dbamy o to, żeby dobrać aktywność do wielkości brzucha i naszej formy, czyli na pewno lepiej pomaszerować niż pobiegać. Na przykład jazda na rowerze w terenie jest przeciwwskazana, ale wtedy można przyjść do klubu fitness i pojeździć na rowerze stacjonarnym, czy zakupić taki sobie do domu. Takim bezwzględnie przeciwwskazane to są dźwiganie ciężarów, czyli trening bardzo intensywny, trening siłowy, nurkowanie, wspinaczka wysokogórska, ale też lepiej nie robić podskoków, dynamicznych skrętów. Musimy też pamiętać, że w ciąży kobiecie, której rośnie brzuch, zmienia się środek ciężkości, nasza koordynacja w ciąży i równowaga się pogarszają. Jeżeli kobieta przed ciążą ćwiczyła, to ćwiczy sobie dalej od samego początku ciąży. Jeżeli nie ćwiczyła i chce zacząć ćwiczyć w ciąży, to zaczyna po trzecim trymestrze. W jednym i w drugim przypadku musi mieć zgodę ginekologa. Ćwiczymy tak naprawdę całe ciało, bo potrzebne będą nam za chwilę silne mięśnie ramion do dźwigania 8 kg szczęścia, mięśnie klatki piersiowej, które są takim naturalnym gorsetem podtrzymującym biust, a piersi zaraz się powiększą, powiększają się w ciąży i zaraz, kiedy pojawia się nawał mleczny. Musimy wzmacniać mięśnie grzbietu, mięśnie górnej części grzbietu, jakby trzymają nasz powiększony biust. A dolna część pleców jest potrzebna przy pielęgnacji małego dziecka, tak? Czyli ćwiczymy w ciąży nie tylko do porodu, ale żeby być w formie również zaraz po porodzie. Ostrożnie z mięśniami brzucha, bo rzeczywiście można powiedzieć, że jeżeli brzuch się jeszcze nie pojawił, on na ogół pojawia się około 20 tygodnia, to wtedy delikatnie możemy ćwiczyć wszystkie mięśnie brzucha. Dla kobiet, które nie mają w swojej okolicy zorganizowanych zajęć dla kobiet w ciąży, na pewno najcenniejsze są marsze, dynamiczne marsze, bo to pobudza układ krążenia i przygotowuje nas jakby do tego maratonu. Ale warto też robić ćwiczenia wzmacniające. W domu człowiek jest mało zmotywowany, więc może zachęcą go do tego przybory. Duża piłka doskonała do ćwiczeń wzmacniających. Dobrym sprzętem jest też taśma rozciągliwa. Wzmacniamy w ten sposób czy mięśnie grzbietu, czy mięśnie, też mięśnie grzbietu, ale zawiązując ją wokół nóg, mięśnie nóg. Fajna jest też nowość OvoBall, taki nowy przyrząd fitness do ściskania. Możemy na przykład wzmacniać przywodziciele. Dodatkowo wszystkie takie drobne przybory są do tego, żeby wygodnie ułożyć się w pozycji do ćwiczeń. Czy kobieta ma duży brzuch, nie może leżeć na brzuchu. W leżeniu na boku w różnych ćwiczeniach ten brzuch jakoś się przeszkadza i wtedy podkładamy piłkę pod nogę, podkładamy piłkę pod głowę i pozycja ćwiczeń robi się bardziej wygodna. Siadamy na dużej piłce i zaczynamy od drobnych krążeń w jedną i w drugą stronę. To ćwiczenie wzmacnia mięśnie dna miednicy, ale też rozluźnia biodra i przygotowuje kobietę do tego, żeby rozluźniała się w czasie porodu. Ćwiczenie dobre na mięśnie przykręgosłupowe, na przykład trzymanie równowagi, ramiona na bok i podnosimy jedną nogę. Zatrzymujemy i opuszczamy. Zatrzymujemy i opuszczamy. Drugie ćwiczenie dobre dla kobiet w ciąży, ale też po porodzie. Wciskamy biodra w piłkę i wracamy do pozycji. Pracują pośladki, mięśnie dna miednicy. Siedząc na dużej piłce możemy wziąć małe hantle, butelki z wodą i wzmacniać ramiona. Chwytamy taśmę i rozciągamy ją za plecami. Rozciągamy jak łuk przed sobą. Ściągamy łopatki i wzmacniamy mięśnie grzbietu.